Jeśli porównasz alkohole do alkanów, to zauważysz, że mają one zupełnie odmienne właściwości fizyczne. Wynika to z różnic w ich budowie. Przeanalizujmy przykładowe różnice we właściwościach etanu i etanolu. Temperatura wrzenia etanu przy ciśnieniu atmosferycznym wynosi minus 89 stopni Celsjusza. Dlatego stan skupienia etanu w warunkach pokojowych jest gazowy. Natomiast etanol w warunkach pokojowych ma ciekły stan skupienia, a jego temperatura wrzenia wynosi około 78 stopni Celsjusza. Tak duża różnica jest związana z występowaniem oddziaływań międzycząsteczkowych. W etanie te oddziaływania są znikomo małe, wręcz nie występują. Natomiast w przypadku roztworu etanolu, który zawiera w sobie grupę hydroksylową, grupę o budowie polarnej, mamy do czynienia z wiązaniami wodorowymi pomiędzy atomami tlenu jednej cząsteczki, a atomem wodoru drugiej cząsteczki etanolu. Dodatkowo etanol tworzy wiązania wodorowe z rozpuszczalnikiem, z wodą. W etanie mogą występować siły Londona, jednak są to bardzo słabe oddziaływania i w tak krótkim węglowodorze jest ich niewiele. Aby przeprowadzić etan w stan pary, łatwo rozerwać te oddziaływania i nie potrzeba do tego dużej energii. Inaczej sprawa wygląda w przypadku roztworu etanolu. Tu są obecne wiązania wodorowe, które powodują powstanie asocjatów. Asocjaty to zespoły cząsteczkowe utworzone z pojedynczych cząsteczek połączonych ze sobą. Do rozerwania wiązań wodorowych, do zniszczenia asocjatów potrzeba o wiele więcej energii, a co za tym idzie, temperatura wrzenia etanolu pomimo jego niewielkiej masy cząsteczkowej jest dość wysoka. Niektóre substancje dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych, inne natomiast rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych. A to, w którym rozpuszczalniku rozpuści się dana substancja, zależy od budowy tej substancji. Dobierając rozpuszczalnik dla danej substancji, warto kierować się zasadą: podobne rozpuszcza się w podobnym, więc substancje polarne dobrze będą rozpuszczać się w rozpuszczalnikach polarnych, a niepolarne w niepolarnych. Pomiędzy cząsteczkami wody a cząsteczkami alkoholu dochodzi do powstania wiązań wodorowych. Dzięki nim alkohole o niewielkiej liczbie atomów węgla w cząsteczce są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Ta część cząsteczki alkoholu, można powiedzieć, że lubi wodę. Będzie z nią oddziaływać. Jest to część hydrofilowa. Natomiast ta część nie ma budowy polarnej, nie lubi wody. Jest hydrofobowa. Im dłuższa część hydrofobowa, tym cząsteczki alkoholi są słabiej rozpuszczalne w wodzie. Jeśli w cząsteczce alkoholu masz dużą liczbę atomów węgla, to związek jest bardziej niepolarny niż polarny. Chciałabym, abyśmy w tym nagraniu zapoznali się jeszcze z reakcją otrzymywania alkoholanów. Alkoholany są to organiczne związki o następującym wzorze ogólnym, gdzie R oznacza grupę alkilową, O to atom tlenu, natomiast Me to atom metalu. Alkoholany możemy otrzymać poprzez reakcję danego alkoholu z aktywnym metalem, sodem lub potasem na zimno i na przykład z magnezem bądź wapniem pod wpływem temperatury. Metale aktywne chemicznie wypierają wodór z alkoholi. Pamiętasz? Podobnie dzieje się w przypadku wody i kwasów. Wiązanie spolaryzowane, wodór-tlen, w trakcie tej reakcji zostaje rozerwane i atom wodoru zostaje podstawiony atomem sodu. Produkt reakcji, alkoholan, to związek chemiczny o charakterze soli. Będzie on ulegał hydrolizie, typowej dla soli pochodzących od słabych kwasów i mocnych zasad. Jeśli do reakcji weźmiemy etanol i sód, to po zajściu reakcji otrzymamy etanolan sodu i wodór. Teraz wystarczy tylko dobrać współczynniki dla takiej reakcji. 2 mole cząsteczek etanolu reagują z 2 molami atomów sodu, w wyniku czego powstają 2 mole cząsteczek etanolanu sodu i 1 mol cząsteczek wodoru. Zapiszmy reakcję hydrolizy dla tej soli. Etanolan sodu reaguje z cząsteczką wody. W trakcie reakcji powstaje alkohol i wodorotlenek sodu. Tak wyglądałby zapis cząsteczkowy tej reakcji,
ale on niewiele nam powie. Więcej informacji uzyskamy z zapisu jonowego bądź jonowego skróconego. Metanolan sodu w wodzie dysocjuje, dając anion alkoholanowy i kation sodu. W wodzie cząsteczek wody jest bardzo wiele, więc zapisujemy je w formie niezdysocjowanej. W trakcie reakcji powstaje wodorotlenek i alkohol. Wodorotlenek sodu jest substancją bardzo dobrze dysocjującą w wodzie. Natomiast alkohol w wodzie dysocjuje o wiele słabiej. Dlatego też wodorotlenek zapisujemy w formie jonowej, natomiast alkohol w formie niezdysocjowanej. Aby zapisać reakcję w sposób jonowy skrócony, przepisujemy z tego równania elementy, które nie powtarzają się po stronie substratów i produktów. W produkcie reakcji mamy obecne jony wodorotlenkowe, więc alkoholany w środowisku wodnym mają odczyn zasadowy.